W sobotę 23 lipca rozpoczęły się Dni Annopola. Impreza ta już na stałe wpisała się w ofertę kulturalną miasta i już po raz piąty mieszkańcy licznie i chętnie wzięli w niej udział. Dni Annopola trwały cały weekend. W sobotę impreza odbywała się na rynku i miała charakter kameralny. Natomiast drugiego dnia zabawa przyniosła się na miejscowy stadion. Serdecznie witam mieszkańców naszego miasta, naszej gminy i gości. Witam tych gości, których zaprosiliśmy szczególnie na dzisiejszy dzień. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na Dni Annopola. Zawsze się cieszę, jeżeli mogę przyjechać do Annopola, do miejscowości, której spędziłem piękne lata swojego dzieciństwa. Dobrej zabawie niestety przeszkodził deszcz. Ale gdy tylko chmury się rozeszły, impreza ruszyła na całego. Na scenie występy zespołów dziecięcych, Gminnego Klubu Aktywnego Seniora oraz program rozrywkowy Biesiada jak Biesiada, a poza sceną mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Pogoda pokrzyżowała plany, ale mimo wszystko się odbywa. Gorzej było w ubiegłym roku, kiedy musieliśmy odwołać i sobótki, część dnia Annopola, przynajmniej jeden dzień. Współorganizatorem niedzielnego festynu było Radio Lublin. Impreza odbyła się w ramach cyklu w plenerze i w eterze. Cieszę się, że Radio Lublin właśnie przy takiej okazji do nas przyjeżdża, bo do tej pory spotykaliśmy się albo na wałach, albo przy czymś złym, prawda? Tym razem impreza, gdzie cieszymy się, radujemy, tym bardziej, że mamy z czego. Annopol zmienia swój wygląd, to widać, mówią o tym nie tylko mieszkańcy, ale również osoby, które przejeżdżają przez Annopol, że już teraz ta brama Lubelszczyzny faktycznie wygląda jak brama, gdzie można normalnie przejść samochodem. Wydaje się, że Annopol rzeczywiście rozpoczął drogę ku lepszej przyszłości. Annopol się rozwija, remont drogi 74, nowe wodociągi w gminie, we wrześniu bądź w październiku oddany nowy budynek użyteczności publicznej, stadion. Stadion, na którym się znajdujemy, który za miesiąc, dwa zupełnie będzie tutaj inaczej to wszystko wyglądało. Będzie to nowoczesny obiekt na miarę XXI wieku. To wszystko sprawia, że jest to dobre miejsce do życia, dobre miejsce dla mieszkańców. Zarówno mieszkańcy, jak i okoliczni rolnicy duże nadzieje wiążą z budową przetwórni owoców i warzyw, która być może już niedługo stanie w Annopolu. Dzięki staraniom burmistrza Liwińskiego i Rady Miasta w Annopolu został sprzedany grunt, jest wydane pozwolenie na budowę. Inwestor, z tego co wiem, stara się o jakieś środki zewnętrzne na finansowanie tej inwestycji. Miejmy nadzieję, że się to uda, bo byłoby to takie spełnienie, można by nawet powiedzieć, marzeń powiatu kraśnickiego, który czekał bardzo, bardzo, bardzo długo na przetwórnię owocowo-warzywną. Ona miała być w Kraśniku, miał budować kiedyś Hortex. Miejmy nadzieję, że się to w końcu zmaterializuje w Annopolu. Powinniśmy wszyscy za to trzymać kciuki. Ja ze swojej strony tutaj zadeklarowałem panu burmistrzowi wszelką możliwą pomoc. Na festynie w Annopolu nie zabrakło przedsiębiorców, którzy bardzo chętnie wspierają lokalne samorządy w organizacji tego typu imprez. Jestem bardzo prężnie działającą firmą, jestem przedsiębiorcą, który idzie z duchem czasu i nastawiłem się na promocję własnego biznesu. W przypadku, kiedy jakiekolwiek władze się zwracają, kiedy są jakieś fajne imprezy, wspieram zawsze. Noszę się z zamiarem jakieś tam inwestycji biznesowej w pobliżu Annopola. No jeszcze nie mogę tego powiedzieć, co to będzie, ale myślę, że to będzie tak połączenie Kraśnika z Annopolem. Czekamy więc na nowe inwestycje i na dalszy rozwój Annopola.